Witajcie, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dla odmiany nie z pola, nie z tamtych ogrodów, a tutaj z tego przydomowego. No i zaczęłam tak od wynoszenia kwiatów, bo one będą już rozstawiane tutaj na tym ogrodzie i koło domu. Mamusia przyjdzie, pozabiera sobie, bo są kalie, jest jeszcze kilka begonii i będzie tam później ustawiać, a ja zabieram się za robienie grządek i wysadzanie pomidorów. Skrzynie do zrobienia mam dwie, tutaj tą metalową. Ja miałam ją już zrobioną w tamtym roku, ale ziemia bardzo dobrze mi się tutaj przerobiła, no i wybrałam ją wszystką do doniczek, pod paprykę, pod pomidory, co zresztą też i było widać w filmach, no i teraz trzeba ją zrobić drugi raz. No i tutaj mam taką bardzo prowizoryczną skrzynię drewnianą, która będzie później oczywiście przebudowana, to teraz jest na taki doraźny tylko cel, bo trzeba mi ją na już, a zbytnio, no powiem wam, że nie mamy czasu, aby tutaj no, bawić się teraz w kombinowanie skrzyń. Skrzynie, tak jak już mówię, będę robić dwie. Tam mam metalową, tutaj mam drewnianą. I teraz co najważniejsze, czy grządki podwyższone, skrzynie są dobre, czy nie? I tak, i nie. W zasadzie grządki podwyższone były znane już dawno temu. Może nieświadomie, ale one były. Bo ja pamiętam w babcinych ogródkach, przypomnijcie sobie, jak były wyznaczone takie kwaterki na kwiaty i babcie miały cegły bądź kamienie poukładane i było to wypełnione ziemią, więc było to na taką wysokość podniesione. To już była taka chyba pierwotna podwyższona grządka. Ja u mnie pamiętam przed domem, jak babcia miała, cegły były tak na ukos poukładane, zakopane, jedna zachodziła na drugą i tam babcia też co roku z wiosny dowoziła ziemi takiej, którą tu był akuratnie kompostownik i tam dosypywała. Ja zdecydowanie jestem za uprawą tradycyjną, uprawą warzyw bezpośrednio w ziemi, bezpośrednio w gruncie, ale też i nie jestem jakimś takim zagorzałym przeciwnikiem skrzyń, grządek podwyższonych. Na większą skalę i na dłuższą metę na pewno nie będę się w to bawić, bo to jest też dosyć dużo pracy. To jest tylko doraźnie w razie W. Tak jak teraz, no tam warunki mam niesprzyjające. Jeszcze nie wiadomo, jakie one będą. No i żeby cokolwiek sobie posadzić, to właśnie te skrzynie tutaj będę robiła. Wielu osobom się one sprawdzają i te osoby są zadowolone. Ale na co trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim, zakładając skrzynię, trzeba wybrać miejsce, dobrze przemyśleć, bo to jednak jest coś stałego na kilka sezonów, kilka lat. I później rozbiórka tej skrzyni, przestawienie wiąże się z dużym nakładem pracy, czasu, no i niepotrzebnej roboty. Kolejną sprawą jest wybór skrzyni, metalowa, drewniana czy betonowa. No i tutaj każda z nich ma swoje plusy i swoje minusy. Metalowa skrzynia posłuży nam długie, długie lata. Drewniana niestety krócej. Tutaj można ją zabezpieczać w środku. Niektórzy zabezpieczają folią, ale to jest też błąd. Folia to jest plastik i ona z upływem lat się rozkłada. Warunki atmosferyczne, takie jak słońce, wiatr, deszcz, woda, będą tą folię rozpuszczały, będą ją zmiękczały. Dodatkowo ziemia spowoduje to, że ona będzie kruszeć i 2-3 lata już będzie się krzyć, będzie przechodziła w proces rozpadu, rozkładu. A co za tym idzie, będzie ten plastik przekazywała do ziemi, a w
kolejnym etapie rośliny będą ten plastik pobierały. Także folia jest kategorycznie złym rozwiązaniem do oddzielania warstwy drzewa od warstwy ziemi. I taka skrzynia posłuży tutaj zdecydowanie krócej jak metalowa, ale metalowa z kolei szybciej się nagrzewają boki. Ona absorbuje to ciepło z promieni słonecznych i przekazuje je do ziemi. Ziemia w skrzyni metalowej bardzo szybko się nagrzewa, bardzo szybko wysycha, bardzo szybko paruje i korzenie w związku z tym niestety cierpią. Takie rośliny więdną. Im jest, mimo że podlewa się, podlewa i podlewa, im jest wiecznie brak nie tyle wilgoci, co takiego ochłodzenia. Skrzynia metalowa bardzo absorbuje ciepło. Drewniana z kolei nie absorbuje tego ciepła. Najlepszym rozwiązaniem jest betonowa skrzynia. Jest ona stała, nie niszczy się tak, no chociaż beton też z upływem czasu gdzieś tam się nam coś może z nim dziać, ale jak jest dobra skrzynia betonowa, ona będzie służyła na lata, ale beton niestety też absorbuje nam duże ilości ciepła. No i takim najlepszym rozwiązaniem by było zrobić, wypośrodkować to wszystko, zrobić sobie wylewkę betonową czy kontur betonowy, ale w środku wyłożyć drewnem po to, żeby drewno izolowało warstwę betonu od warstwy ziemi, zapobiegając temu nagromadzaniu się ciepła z warstwy betonowej. Muszę tutaj wyrównać sobie tą ziemię, która mi została w tej skrzyni, bo jak nabierałam do kwiatów, to wybierałam ze środka, a po bokach mi zostało. No i teraz tutaj trzeba to wszystko wyrównać. Ta skrzynia była przygotowywana w zeszłym roku i zobaczcie, jak ta ziemia wygląda, jaka ona jest próchniczna, jaką ona ma strukturę takich delikatnych gruzełek. Wygląda jakby taka kasza w dotyku, jest bardzo delikatna, pulchna i napowietrzona. No, co daje później bardzo ładny wzrost naszych roślin. I teraz przy zakładaniu skrzyni należy uwzględnić nasze kochane gryzonie. Są krety, nornice. No i tutaj też, jeżeli ktoś zakłada nową skrzynię, można na spód położyć siatkę. Są specjalne siatki takie przeciw gryzoniom, ale nie plastikowe. Nie dawajcie plastiku, bo to jednak jest plastik. On też nie będzie długotrwały. Są do tego celu specjalne siatki. Ja siatki nie daję, bo ta skrzynia jest tylko doraźna. No i jakoś tak chyba nie mam tutaj większych problemów z gryzoniami, a i po drugie nie mam siatki, nie chce mi się jechać do miasta specjalnie za siatką. Niestety leń jest gorszy jak choroba i u mnie właśnie on się bardzo uaktywnił dzisiaj. Nawet mi się po siatkę nie chce jechać, no ale trudno. Także będzie bez siatki, ale jeżeli zakładacie, możecie sobie ją położyć. I na spód jest bardzo dobrze wyłożyć kartonami, słomą, trawy nawet nasypać, dosyć dużą warstwę. Przy czym, jeżeli dacie trawę czy słomę, ta ziemia będzie Wam dosiadać. Ona i tak będzie dosiadała, ale przy wyłożeniu spodu słomą czy trawą ona dosiądzie dużo mocniej, tak jak tam u mnie w szklarniach dosiadła dosłownie około 15 cm, to jest dużo. Jeżeli będziecie robić grządki jesienią, polecam Wam na spód dać liście z drzew, ale liście najlepiej, żeby to były z drzewek owocowych, z lipy, z leszczyny. Nie dawajcie z dębu ani z orzecha z tego względu, że one zawierają garbniki,
które no, niekorzystnie wpływają później na rozwój roślin, spowalniają rozwój tych roślin. To nawet można zaobserwować w lasach dębowych, że tam, gdzie są właśnie dęby, to poszycie, to runo leśne jest praktycznie gołe. Nic tam nie rośnie, nawet mech nie chce rosnąć w lesie dębowym, tak jak powinien rosnąć. A jeżeli zakładacie teraz trawa i kartony, no bo wiadomo, liści jeszcze nie ma. Po co to się daje? Dużo osób mówi, że po to, aby zatrzymać wilgoć. Nijak się to ma. Ja tutaj w tamtym roku dałam kartony, była ich dosyć gruba warstwa i teraz nie ma po nich w ogóle żadnego śladu. One się rozpuszczą. Daje się to po to, aby wytworzyła się materia próchniczna. Karton będzie pod wpływem dostarczanej wody rozmakał. On bardzo szybko się tutaj, o, już miał kontakt z wodą i już jest nawilżony. On bardzo szybciutko się rozpuści, ale kartony, trawa, materia, która szybciutko się rozkłada, ściąga hurtowo dżdżownicę. I tutaj właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby te dżdżownice pozyskać, bo one będą przerabiały tę ziemię, będą ją spulchniały, będą dbały o prawidłową florę w tej ziemi, bo dżdżownica też musicie wiedzieć, że ona wyłapuje wszystkie toksyny, jakie znajdują się w ziemi. I jeżeli coś przez przypadek gdzieś wrzucimy, dostarczymy nie takiego, dżdżownica to wszystko przerobi przez siebie i wyrzuci w postaci już czystego humusu. Także dżdżownice są koniecznością. Kartony bez nadruków, bez jakichś plastikowych oklejeń, z tego względu, że zawierają farbę chemiczną, która niestety zabija dżdżownicę. I to, że wyłożymy takimi kolorowymi, ociekającymi tą farbą kartonami dno, niestety dżdżownic nie zwabimy. Na to można rzucić różnego rodzaju kawałki drewna, nie klocki, bo one będą w stan próchnicy przechodzić bardzo długo, ale takie drobne drzazgi. Jeżeli gdzieś na ogrodzie macie jakieś takie sztachety gnijące, nie wiem, skrzynki, cokolwiek możecie śmiało tutaj rzucić, to się wszystko bardzo ładnie przetworzy. I ja w tamtym roku też miałam na ogrodzie dosyć dużo takich śmieci drewnianych. Powrzucałam tutaj i na dzień dzisiejszy nie zostało już nic. Drewno, które jest w ziemi, które będzie poddawane procesom wilgotnościowym i działaniu dżdżownic, bardzo szybko ulegnie rozkładowi. No, a też ono dostarcza bardzo cennej celulozy do gleby. Drewna niedużo, żebyście tutaj nie nawalili nie wiadomo ile, bo to chodzi tylko o to, aby dać tutaj pożywienie dla dżdżownic. I teraz taka uwaga. Nie wrzucajcie do skrzyni odpadek kuchennych typu obierki z ziemniaka, resztki z marchewek. Jeżeli chodzi o nać, tak, jak najbardziej, bo to jest część zielona, ale jeżeli obetniecie nać z tą dupką, nie wrzucajcie tego. Takie rzeczy można wrzucać, czy to będzie z pietruszki, czy z selera, czy z czegokolwiek. Takie rzeczy można owszem dać, ale już dobrze przekompostowane. Dlaczego? Bo one Wam wypuszczą. Niestety ziemniak, czy dacie to jesienią, czy dacie teraz wiosną, to wypuści. Zimy mamy słabe i też nawet ktoś mi pisał, że gdzieś tam ktoś poradził, żeby dać właśnie resztki, takie obierzyny z ziemniaka, z marchwi, i ta osoba wrzuciła i pięknie miała plantację kartofla później w tej skrzyni. Także to nie, bo to ma oczka. Obierka z ziemniaka ma oczka i ona niestety później wypuści. A marchewkę to sobie zjem. I teraz tutaj na wierzch dam obornik. Ojojojojoj. Reniu, kto ci kurczę dał prawo jazdy na taczkę? Na maszyny, na sprzęt rolniczy, na samochody mam, ale na taczkę? To kurczę, chyba tylko za jajka albo po znajomości było. No coś. Mało powietrza w kółku. To tak przypadkiem.
I tutaj na spód daję teraz obornik przekompostowany, który u mnie, o, już od razu z dżdżownicami. Pokażę Wam tutaj bliżej do kamery. Jakie piękne dżdżownice. Ten obornik leżał u mnie na pryzmie, no chyba ze 3 lata już tam leży. I obornik, który leżakuje skompostowany kilka lat, zobaczcie jaką on ma strukturę. To jest już można powiedzieć ziemia, próchnica. Zapach ma taki ziemi pomieszanej z kompostem. Świeżość, takie trochę humusem czuć, no bo tutaj oczywiście są już dżdżownice. Także to jest bardzo istotne, aby tutaj dać, jeżeli nie macie takiej ziemi z przekompostowanego obornika, śmiało możecie dodać kompost. Jeżeli też nie macie kompostu, to dodajcie obornik świeży, z tym tylko, że obornik świeży będzie się dosyć długo w tej skrzyni rozkładał, no i nie uzyskacie efektu plonu takiego, jaki uzyskalibyście po oborniku przekompostowanym, bo ten obornik już jest bogaty w składniki odżywcze potrzebne dla roślin, a obornik świeży niestety nie. On te właściwości dopiero nabierze przynajmniej po kilku miesiącach leżakowania w ziemi. Także praktycznie swoje cenne właściwości odda dopiero jesienią. No ale jak to ktoś kiedyś powiedział, z braku laku dobry i kit. Daje się to, co się w danej chwili ma. Jednak podkreślam, najlepszy jest obornik przekompostowany, próchniczny, bądź właśnie kompost już taki też solidnie zrobiony, bo on ma najwięcej właściwości. O, dżdżowniczka poleciała. No i piknie. I teraz na wierzch, na ten przekompostowany obornik dam ziemię. Ziemię mam przywiezioną z pola. Jest to też ziemia bardzo bogata, bo ona dostała obornik. Ona miała stosowane poplony, była mączka bazaltowa, był popiół, także ziemia jest już dobra. Też ma ogrom dżdżownic tutaj w sobie. Dżdżownice, jak się patrzy, rasowe. I jeżeli nie macie tak dobrze przygotowanej ziemi, to ziemia zwykła. Przesypać ją mączką bazaltową, dodać popiołu i wymieszać i taką ziemię dać na wierzch. Też wszystko zależy, jaką wysoką macie skrzynię. Jeżeli będzie to skrzynia wysoka, no to teraz na warstwę takiego obornika przekompostowanego, warstwa ziemi, jeszcze raz warstwa próchnicy, warstwa ziemi kompostowej czy tego obornika i znowu warstwa ziemi. Jeżeli skrzynia jest tak niska jak moja, w zupełności wystarczy jedna warstwa obornika, no bo też i tu ziemia dobra idzie, także ja już tutaj, kochani, mączki bazaltowej ani popiołu dawać nie będę, bo to było dawane i jesienią, i wiosną, także ta ziemia już ma dość tutaj składników. Nic jej więcej nie potrzeba. No i teraz tutaj tą ziemię rozkładam równiutko. Te wszystkie bryły muszę rozkruszyć. Ta ziemia będzie mi tutaj cały czas osiadać. Ona mimo wszystko będzie osiadała. I ja, tak jak mówiłam, jestem wielką zwolenniczką uprawy w ziemi, normalnie w gruncie. A to też z tego, że tutaj trzeba wiedzieć, że ziemia uprawiana w gruncie jest mniej narażona na parowanie jak taka w skrzyni, bo w ziemi, w gruncie parowanie i
uderzenie fal słonecznych jest tylko tutaj na powierzchnię, a w skrzyni mało tego, że jest tutaj, dochodzi jeszcze z każdej strony z boku. Jeżeli mamy to podwyższone naturalnie w ogrodach, powiedzmy wilgoć odsycha tylko od góry, a tutaj wilgoć będzie odsychała stąd, stąd i stąd, ze wszystkich stron. Także więcej na pewno jest podlewania, zdecydowanie więcej. Ciężej jest tą wilgoć utrzymać. Można później skrzynię ściółkować, aby tą wilgoć zatrzymać, przykrywać trawą, przykrywać słomą. To naprawdę też się sprawdza. Można przykrywać kartonami, które tą wilgoć będą utrzymywały. Jednak z tego, co ja już tak zaobserwowałam, no oczywiście w ogrodzie tego nie robię, bo to jest bardzo duża powierzchnia i nie, to jest nierealne, ale na takich malutkich powierzchniach, tak jak tutaj miałam tą skrzynię, bardzo dobrze się sprawdza trawa. Nie słoma, nie nic, tylko trawa skoszona. Dać jej grubo, nie rosną chwasty. Nie ma takiego parowania. Oczywiście trzeba podlewać, bo jednak parowanie jest z tej strony i z tej. Można też zrobić coś takiego. Pamiętam, jak miałam chyba 17 lat i zrobiłam sobie właśnie grządkę też. Tatuś zbił mi takie deski i miałam ją tam, gdzie teraz jest ta drewniana skrzynia. Babcia miała z początku kompost, później ja na tym kompoście zrobiłam sobie skrzynię. To powiem Wam, że przyniosłam sobie snopki słomy, takie tradycyjne, kostkowe, i poobkładałam sobie dookoła, i to parowanie się naprawdę zmniejszyło, strata wody, wilgoci. Tylko że no to już też zajmuje przestrzeń. Później ewentualnie te snopki można sobie wykorzystać do poustawiania doniczek z kwiatami, czy nawet chociażby zrobienia jakiejś rabatki jeszcze. Ale no to też w snopku to już bardzo szybko wysycha ziemia, bo to jednak jest słoma. Słoma ma przestrzenie takie, ona jest kolankowa, w środku pusta. No i niestety jest dosyć duże parowanie ze snopków, także w snopki Wam nie polecam czegokolwiek sadzić. Skrzynie już mam prawie gotowe. Na wierzch posypuję jeszcze tutaj ziemią kompostową, którą tam sobie robię w skrzyni z lubczykiem. I tam ostro dżdżownice działają i ta ziemia jest taka, ma strukturę takiej kaszy, grudeczek. To wszystko jest właśnie zasługa dżdżownic. No i tej materii organicznej, tam wyrzucam wszystko, co popadnie, i jakieś tam resztki z kuchni, i wyrzucam również zielsko, rośliny, czy nawet jak gdzieś po sałacie sprzątam, to wszystko trafia na kompost i on się tam przerabia i ziemia jest bardzo dobra. Tamtą skrzynię już mam zrobioną, tą też. No i jak dawałam pierwszą warstwę ziemi, to przelałam sobie wodą po to, aby ta woda doszła do kartonu, żeby doszła do tego obornika kompostowanego, żeby od razu tam zachodziły te wszystkie procesy dosiadania, żeby to mi dosiadało. Ta skrzynia tutaj, ona jest taka bardzo prowizoryczna. To jest skrzynia, która leżała już tam gdzieś w stodole chyba ze 3 lata. Tutaj boki zaczynają obłazić, no i ona jest do obrobienia. I tutaj, Edziu, jak będzie chwilka takiego czasu deszczowego, czy będzie jakiś przestój w pracy, to weźmie mi tutaj solidne deski i zrobi taką drugą skrzynię. Tą otoczy deskami drugą skrzynią. Ta będzie w środku. No teraz niestety tego czasu nie ma. Tutaj jest ograniczony, no i nie ma zbytnio możliwości zrobić mi nowej skrzyni, ani obudować tej. Ale na te początki, na miesiąc, dwa, ona będzie, jeszcze się nie rozleci.
troszkę pracy przy wykonaniu jest, takiej siłowej, ale jeżeli ktoś ma małą powierzchnię, to naprawdę warto taką skrzynię jest zrobić. No i teraz może się pojawi pytanie, masz tyle pola, masz tutaj ogród koło domu, po co te skrzynie? No tak jak mówiłam na początku, doraźnie, bo tam jest mokro. Tutaj nie mogę zrobić sobie jakiegoś takiego kawałka ogrodu ornego. Raz, że jest naprawdę ciasno. Ta działka tutaj nasza siedliskowa ma tylko pół hektara, z czego jest i łąka, i budynki gospodarcze. Tutaj jest tylko kawałek. Tam są ule. Tutaj później po sezonie stoi pawilon, szklarnia, tunel foliowy. Jest w planie kolejna szklarnia. I nie mogę zrobić sobie tutaj jakiegoś takiego małego areału na do uprawy warzyw, a dwa, tutaj jest niesamowicie jałowa ziemia i żeby ją doprowadzić do stanu używalności, to też by trzeba to było wszystko podnosić. Musielibyśmy bardzo dużo pracy włożyć, kompostować to, obornikować. I gdybym nie miała pola tam, to na pewno bym próbowała, na pewno bym tutaj na uszach stanęła, a taki kawałeczek ziemi bym ugospodarowała. Ale mam pola, jak już wiecie, tam pod dostatkiem. No i tutaj nie będę sobie jeszcze dziurdziać, zabierać miejsca pod stóg siana, czy chociażby pod maszyny rolnicze, bo no jeden rok jest taki, drugi taki. Więc zrobię sobie skrzynię gdzieś tak o po bokach, gdzie one nie będą mi tutaj gospodarczo kolidowały i też będzie. To by było na dzisiaj tyle. Za chwilkę tutaj będę się brała za wysadzanie, za gospodarowywanie tych skrzyń, bo już mam taki dosyć fajny plan. W szklarni się biorę za robotę, tu koło szklarni, bo pracy jest ogrom, ale to jeżeli nie popada, bo chyba idzie burza, jest bardzo parno, aż ciężko oddychać jest, powiem wam, i tam widzę, idzie, coś zmierza. Jeżeli nie popada, to nagram odcinek, jak tutaj będę, też fajne pomysły wam poddam, z czym można pomidora połączyć, żeby był bardziej aromatyczny, żeby bardziej owocował, był mniej narażony, podatny na choroby. Postaram się taki odcinek zrobić, bo jutro to prawdopodobnie będzie z lubczyku, jak robię tutaj w domu magii odcinek nagrany już chyba ze 3 tygodnie temu i czeka na swoją kolej, także jutro będzie jego kolej. A na dzień dzisiejszy życzę wam uśmiechu, zadowolenia z małych rzeczy i przede wszystkim, co teraz ostatnio często podkreślam, nie poddawania się tak od razu. Próbujcie, walczcie, bo nawet jeżeli coś urodzi wam się malutkie, takie pypciuńkie, to jednak to jest swoje. Wkładacie tam serce, wkładacie swoją pracę, swój czas i to smakuje wyjątkowo, bo to nie jest tylko smak dzieciństwa. Bo wiele osób pisze smak dzieciństwa. Owszem, tak, ale to nie jest tylko smak dzieciństwa. Tam jest jeszcze nasze serce, a nasze serce w połączeniu ze wspomnieniami i smakiem z dzieciństwa to jest niebo w gębie. I tego nieba w gębie wam wszystkim, kochani, życzę. Słońce wyszło, parówa niemiłosierna, ale dobrze, bo osusza chociaż tam pola przed kolejnym deszczem. Do następnego.